Zaczęło się od tego, że zostałam zaproszona w Centrum Sztuki Mościce do pokazania swoich kolaży właśnie w towarzystwie kolaży Wisławy Szymborskiej, co dla mnie było niesamowicie ciekawe, dlatego że interesuję się poezją, sama piszę. I jakby ta, właśnie ten proces twórczy, który zaczął się od czytania wierszy, poprzez to, że mogłam sobie wydzierać i bawić się po prostu słowem zamienianym na rodzaj właśnie tej pracy plastycznej. Czyli jakby czytając wiersz, przekładałam sobie to w swojej głowie na właśnie te moje wydzieranki. Przestrzeń, która tutaj została nam udostępniona na prezentację prac studentów zarówno Wydziału Form, jak i Wydziału Grafiki oraz pedagogów Katedry Komunikacji Wizualnej, no jest wspaniała i wydaje mi się, że ta odsłona wystawy, która jest czwartą odsłoną, właśnie w tej przestrzeni prezentuje się najlepiej.